kochani, witajcie na urlopie naszym małym. Wychodzimy właśnie na śniadanie, potem wam pokażę pokój. Ogólnie jesteśmy jakieś 160 km od domu, od Gdańska, ale tu ciemno. Czemu się nie zapaliło to światełko? Wczoraj się zapalało. I jesteśmy w pałacu bursztynowym pod Koszalinem. Potem wam też powiem, dlaczego akurat tutaj. To hotel boy. Nie, tak naprawdę to jest mój książę, a jestem jego księżniczką. Nie, jestem ogrodnikiem. Wyrywasz pan chwasty chyba. Teraz wam pokażę, jak wygląda hall. Poranek zaczynamy oczywiście od kawy, prosecco i wody. Prosecco nie jest takie oczywiste, ale no tak trzeba żyć. Także to moje śniadanko i tak wygląda taka jakby oranżeria, która to jest przy restauracji i tutaj najbardziej lubimy jeść. Więc smacznego. Tak nasz pałac wygląda od frontu. No i zabrał mnie do lasu. Powiem wam teraz coś, że jest końcówka lipca, świeci słońce, wy tego nie czujecie, ale to jest tak zimno, słuchajcie. Wczoraj mieliśmy dość ciepły dzień, byliśmy w Mielnie, spędziliśmy naprawdę świetny dzień, byliśmy na plaży, na pysznym obiadku, naprawdę świetnie, było cudownie, na długim spacerze, w Koszalinie byliśmy, nie? Przedwczoraj też byliśmy w Koszalinie. Ogólnie chillujemy tutaj. Zaraz wam powiem, o co chodzi, dlaczego tu przyjechaliśmy. Właśnie. Ale dzisiaj jest potwornie zimno, ale jest lipiec, więc nie będę zakładać kurtki, będę silna. Okej, wróciliśmy na teren naszego pałacu. Ogólnie no, na kamerze wszystko wygląda pięknie. Tutaj pałac, zaraz wam go pokażę z najpiękniejszej strony. Wygląda naprawdę jak z bajek Disneya. O, to już jest kawałeczek, widać jego okazałości. I tereny zielone tutaj są przeogromne, to są takie, można powiedzieć, a nie? Ile tu jest hektarów? Z 500 metrów kwadratowych. Na pewno więcej jest. Dwa pawie tutaj chodzą. A, czyli potem pokażemy całość. I to jest cały ten teren i ten ogród jest w stylu francuskim, natomiast sam pałac, jest to bursztynowy pałac, on się nazywa, nie mam pojęcia skąd pochodzi ta nazwa i nikt nie mógł mi powiedzieć, o jest pawik. On pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Tutaj mamy piękną wodę. Stół rytualny. No zobacz, jak to jest pięknie, naprawdę jest pięknie i zaraz wam pokażemy naszego nowego przyjaciela. O, cześć ziomuś. W tle widać korty tenisowe. Ale ty jesteś ładny. A gdzie jest twoja żona? Zobaczcie, ten pałac wygląda jak z bajek Disneya, czyż nie? On jest tak piękny i czuć tutaj historię i wiecie co to jest najfajniejszego? Ogólnie jak szukaliśmy miejsca, aby wyjechać na kilka dni gdzieś w Polsce, to mi najbardziej zależało na tym, proszę nie dzwonić tym kluczem. Dzwonnik z Notre Dame. Czy pan mieszka w tamtej wieży? Nie, to Udini. Księcinie mieszka tutaj. No, tu jest chyba apartament prezydencki. Tam u góry, nie? Nie wiem. Tak mi się wydaje, no nieważne. Ogólnie to ja rządziłam tutaj wyborem tym razem, ponieważ byłam przemęczona, przebodźcowana i szukałam takiego miejsca w Polsce, w którym, po pierwsze, który będzie pałacem, a decyzję o wyjeździe podjęliśmy tydzień przed. Po drugie, który będzie miał właśnie duży teren zielony wokół, jakiś ładny ogród. I po trzecie, który będzie miał jakiś walor historyczny. Dobra, tutaj jeszcze za mną jest część ogrodu. Tam jest zbiornik wodny. Widzę, że parę osób dzisiaj łowi ryby. Nie wiem, o co tu chodzi. I tam dookoła, aż pod ten las, można sobie zrobić taki długi spacer. My właśnie sobie tutaj łaziliśmy wczoraj, przedwczoraj. No i słuchajcie, tak, szukanie obiektów w Polsce, mając jakieś tam swoje wymagania, z tygodniowym wyprzedzeniem, no to graniczy z cudem. Wszystkie pałacyki, które mi się podobały, były w pełni zabukowane. I znalazłam ten pałac i słuchajcie, go nie znalazłam ani przez Booking, ani przez jakąś taką oczywistą wyszukiwarkę typu Google, ale wpadłam na wpis na jakimś blogu o najpiękniejszych pałacykach w Polsce. Próbowałam potem go odnaleźć raz jeszcze, ale nie wiem, ani w historii go nie mogłam znaleźć, ani nic, nieważne. No i tam było takie zestawienie pałacyków i tam też był quadrille nasz z Gdyni, który jest przepiękny. No ale wiecie, no nie będziemy jechać na urlop kilkudniowy do Gdyni. I ktoś nam sobie w komentarzu, że w tym zestawieniu brakuje właśnie pałacu, hotelu bursztynowy pałac spod Koszalina. Bo jest jeszcze jeden bursztynowy pałac, on jest pod Włocławkiem. Ale to zupełnie inna bajka, że tak powiem. No i co? I okazało się, że mają tutaj wolne pokoje, ale cena jak na pałac była naprawdę atrakcyjna. Bo za dobę ze śniadaniami dla dwóch osób płacimy 300 z hakiem. My jesteśmy w pokoju superior, bo pierwszy pokój, jaki dostaliśmy, jakby zgodnie niby z ofertą, którą złożyliśmy na Bookingu, ten pokój wyglądał jak schowek na miotły. Naprawdę, przysięgam wam, był zupełnie inny niż pokój na zdjęciach. No i ogólnie oni tutaj wyszli z twarzą i nam właśnie zamienili na tego superiora, no bo on wyglądał dokładnie tak jak pokój, za który zapłaciliśmy. I coś, co widzieliśmy na zdjęciach. Ogólnie powiem wam tak, miejsce jest cudowne dla takich osób jak ja, bo on nie ma tego, co ja, więc mówię teraz o sobie, które są przebodźcowane, które mają dosyć... No, że masz za dużo bodźców, non stop dzwoni telefon, cały czas masz pracę, ktoś czegoś chce od ciebie. Tak, jak szukacie takiego miejsca, żeby się wychillować, to tu jest naprawdę pięknie, ale ten obiekt jest dość mocno zaniedbany i nie mówię tego z jakimś żalem, no bo cena jest po prostu adekwatna do warunków, no bo mówię, jak na piękny pałac, bo on z zewnątrz, no zobaczcie, jak on jest piękny, w środku jakby na pierwszy rzut oka również, no jest tu niesamowicie czuć historię, pracują tutaj przesympatyczni ludzie, no ale jest dużo rzeczy tutaj do wyremontowania, do naprawienia, dużo chwastów różnych do wyrwania. Ja na tym nie zawieszam oka, dlatego że jakby to, po co tutaj przyjechałam, dostaję, ale gdybym była taką absolutną estetką i takie rzeczy by mnie raziły, no to może bym była jakaś, wiecie, zszokowana, ale pałac, który ma, on ma 4 gwiazdki, 4-5-gwiazdkowy w Polsce, doba w takim pałacu kosztuje około 1000, a tutaj płacimy 300, więc uważam, że i tak jest fajnie. Pokażę wam kawałek naszego pokoju i tutaj jest druga kołdra za łóżkiem, dlatego że to łóżko tak niemiłosiernie po prostu trzeszczy. I to nawet jak się przewracasz z boku na bok, że po pierwszej nocy, gdzie co chwilę się budziliśmy, bo każdy jak zmieniał bok, to po prostu trzeszczało, tutaj eksponat, to Piotr tutaj widoczny właśnie wymyślił taki patent. Tutaj o, cały bałagan, wiadomka, można się położyć, telewizor, no i nasz widok. I tutaj mamy balkon, ale nie mamy wyjścia na ten balkon, bo sąsiedzi mają drzwi balkonowe, no my nie mamy. No i łazienka jest naprawdę bardzo skromna. Wygląda tak. No. Także chyba się ogarniamy i pojedziemy sobie gdzieś do Mielna, albo nie wiem, gdzie zaraz coś tu wymyślimy. Witamy po porannej drzemce. Normalnie ludzie robią drzemkę popołudniową. Piotr zasnął od razu. Wróciliśmy ze spaceru po śniadaniu i ja tak zaczęłam czytać książkę trochę obrażona i sobie myślę, kurde, małżeński wyjazd. Spędziliśmy 2 wspaniałe dni razem. Żeśmy naprawdę się wychillowali tutaj, bo tu są warunki sprzyjające. I po chwili sama zostałam na chwilę. Także przebrałam się i jedziemy eksplorować okolice, bo jednak trzeci dzień na odludziu to trochę już dla nas za dużo. Wczoraj byliśmy w Mielnie i było naprawdę bardzo fajnie, chociaż tłumy ludzi po prostu wszędzie i była taka pogoda w kratkę, że trochę padało. A tutaj, kochani, mijamy jezioro Jamno, przy którym byliśmy wczoraj. To nie jest kadr dla głodnych ludzi. To jest moja pizza. Jesteśmy w Napoli, w Koszalinie. Wczoraj jedliśmy obiad byliśmy w Mielnie na rybce i była przepyszna, naprawdę. Byłam w szoku, że w takim miejscu komercyjnym, sorry, nie mam tutaj kadru dobrego, że w takim komercyjnym miejscu była taka dobra ryba. No i ta pizza, powiem wam, też wygląda super, a przedwczoraj jedliśmy sushi i było 3/10. Serio. Także różnie to bywa. Smacznego. Bardzo mi się ten hall tutaj podobał. A my już, słuchajcie, po drzemce, więc możemy buszować dalej. U nas chillout trwa i słuchajcie, ostatnie dni wyglądają prawie tak samo. Czyli w ciągu dnia relaks, wycieczka i wieczorem taka, wiecie, totalna odpinka. Spędzamy czas razem bez telefonów. To jest pierwszy dzień, kiedy dotykamy telefonu, no bo nagrywamy dla was vloga, no nie? Także mamy naprawdę przyjemny wieczór, biorąc pod uwagę to, że było 20 stopni. Było naprawdę zimno, prawda? I powiem wam, że bardzo wypoczęłam właśnie od wszystkich, od social mediów. Chociaż dawałam zdjęcia na Insta, no ale nie odpisuję na komentarze, które mam na priv, znaczy na wiadomości, na DM-ie. I tam mi grubo urosło. Także będę miała co robić w poniedziałek, bo dopiero w poniedziałek dobrze. A teraz zjem sobie loda. Bo dzisiaj jeszcze nie jadłem nic słodkiego, a na urlopie to się je, nie? Piotr? Nie. Pozbyłam się Piotra, poszedł nadrobić telefony z całego dnia. Bywa i tak. Niestety mi się udało tak wszystko poustawiać, że naprawdę totalnie się wychillowałam. Nie miałam nic do załatwienia. No dobra, pierwszego dnia trochę tam było akcji, ale potem już naprawdę super. Czy on na mnie narzeka? Narzekasz na mnie? Czego wracaję już batem? Czy ty na mnie narzekasz? Ja nie narzekam na ciebie, Olu. Ja tylko powiedziałem do Michała. Czy on na mnie narzeka? Czekaj. Nie? Bardzo się cieszę. Czemu się już nie śmiejesz? A ja się zakrztusił. Jak tam ogólnie sytuacja na froncie? Ale ja już tak tęsknię za moją córką i za synkiem, czyli naszym psem, że to jest po prostu niebywałe. Oliwka, jak my wracamy, to za chwilę też wraca z wakacji, więc bardzo się cieszę, bo potem nas czeka jeszcze wspólny wyjazd, taki rodzinny. Nie mogę się po prostu doczekać. Jestem na jednym wyjeździe już o kolejnym. Powiem wam, że moje marzenie to jest takie, żeby na przykład raz w roku mieć miesiąc wolnego. Napiszcie mi na dole, czy też macie takie marzenie. Dziękuję. Połówki są w kolorze. To dla was, kochani. Dziękuję, że ze mną jesteście. Pamiętajcie o subskrypcji. Czekaj, chyba tak lepiej. Tak w liceum, pamiętam, się grało. Tak czy tak? W tym roku. Przed chwilą wbiłam, a jak wbiłam, to oczywiście nie nagrał. Także jesteśmy na remisie. Także takie mamy pałacowe rozrywki. Chyba kamera się spieszyła pierwszy raz. A to jest właśnie ta książka, która nie nadaje się na wakacje i wypoczynek. Także w takich okolicznościach przyrody wracam do lektury. Witam Was, kochani, w nowym dniu i przychodzę tylko po to, żeby... Po pierwsze, dlatego, że się stęskniłam za Wami przez te dni, kiedy nie nagrywam, a po drugie, dlatego, żeby Wam powiedzieć, że kolejny dzień odpoczywamy od miasta i obowiązków. Także tak wygląda nasz poranek. Już jesteśmy po śniadaniu. No i właśnie wracam do lektury. Ale pewnie za dużo nie poczytam tej książki, bo jednorazowo jednak zalecałabym małe dawki, chyba że ktoś ma dużą odporność na tego typu tematykę. Dla mnie tutaj w ogóle bardzo dużo się dzieje i szybko, także kilka stron przeczytam i albo sobie posiedzimy w ciszy, albo będziemy znowu rozmawiać o tym, jak piękne jest życie. I tym akcentem żegnam się z Wami. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Take the trips and make the flips. I stack my chips up like a Pringle. I be